Reset Obywatelski. Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Banan-Banasik. Jak co niedzielę o 17:00 witam w kolejnej audycji z Ekspresu z Pontonem. Na początek tylko powiem, że w Resecie Obywatelskim zapraszamy Was serdecznie na naszą stronę na zrzutka.pl. Wspierajcie nas, działamy dla Was, ale działamy również oczywiście dzięki Wam. Dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać o feminatywach, a moją, no właśnie, gościnią będzie Marcelina Cywińska, polonistka, feministka, współzałożycielka inicjatywy Wkurwione Polonistki, a oprócz tego moja serdeczna koleżanka, z którą razem działamy w grupie Ponton oraz w magazynie Nowy Folder. Cześć Marcelino. Cześć, dzień dobry wszystkim. I tę naszą rozmowę o feminatywach chciałbym zacząć od cytatu z naszej językowej wyroczni profesora Bralczyka, który w magazynie Puls, w jego marcowym wydaniu, to jest miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, napisał: język bywa oporny wobec ideologii, bywa też niekonsekwentny. Wpływa też na rzeczywistość, to jasne. Ale czy droga do równości musi być wywalczana ustawowo? Czy wolność językowa, w której uwzględnia się zdroworozsądkową tradycję, nie jest wartością większą? Marcelino, czy wolność językowa musi być wywalczana ustawowo? Przepraszam, równość językowa. Czy musi być wywalczana ustawowo? Ustawowo jak najbardziej nie, gdyż język jest narzędziem płynnym, kształtuje się sam, nie ma jakby czegoś takiego, że ktoś przychodzi i narzuca nam jakąś ustawą, czy nawet nie ustawą, ale jakimkolwiek nakazem, że od dzisiaj mamy mówić w taki, a nie inny sposób. Jest to narzędzie płynne i jakby to my ustalamy, w jaki sposób mówimy, tak? To znaczy najpierw zaczynamy mówić w jakiś sposób, a dopiero później no dane słowo, dany zwrot, dana fraza, jeżeli zostanie przyjęta, jeżeli trafi w uzus, to znaczy jeżeli powszechnie będziemy stosować dane wyrazy, w tym przypadku na przykład feminatywy, to dopiero wtedy zostaje to skodyfikowane i wpisane przykładowo do słownika. Przepraszam, bo zapomniałem o jednej rzeczy. Oczywiście Was wszystkich na Facebooku i na YouTube zapraszam do wzięcia udziału w tej dyskusji, bo też chcielibyśmy na pewno z Marceliną przeczytać, co Wy myślicie o feminatywach, bo to jest temat od lat nośny i od lat szeroko dyskutowany. Dzień dobry Pani Barbaro, Pani Anno, Kasiu, Panie Wiesławie, Panie Adamie. Ale Marcelina, tak naprawdę po co nam feminatywy? Po co to rozróżniać? Generalnie to, tak jak zresztą wspomniał Jerzy Bralczyk, przytoczyłeś cytat Jerzego Bralczyka, język ma ogromny wpływ na rzeczywistość, to znaczy to, w jaki sposób mówimy, kreuje naszą rzeczywistość, ale i na odwrót, ta rzeczywistość cały czas wpływa na nasz język. To się nazywa generalnie relatywizm językowy, albo inaczej hipoteza Worfa-Sapira i generalnie zakłada, że po pierwsze jest coś takiego jak determinizm językowy, to znaczy to, w jakim środowisku dorastamy, z jakimi słowami jakby się zaznajamiamy, jak mamy zasób słownictwa, wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość, a z drugiej strony właśnie relatywizm, czyli ta rzeczywistość, czyli jakby nasz język wpływa na rzeczywistość. I jeżeli chodzi teraz o same feminatywy, to generalnie w 2007 roku było takie badanie w wolnym tłumaczeniu reprezentacja płci w języku, bo badanie było po angielsku, które generalnie dowodziło, że systematyczny wzrost używania feminatywów pozytywnie wpływa na zwiększenie świadomości i akceptacji wśród kobiet, które wykonują zawody, w których na przykład nie czuły się pewnie przez to, że jest tam niska reprezentacja kobiet, tak? To znaczy, no przykładowo jakbym na przykład, jeżeli na przykład mówię chirurg, to najprawdopodobniej większość z Państwa wyobrazi sobie chirurga mężczyznę. Nawet jeżeli używamy określenia, jeżeli jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby używać określenia chirurg zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Tym bardziej, że to jest bardzo zdominowany przez mężczyzn zawód. Tak. To jest ta specjalizacja po prostu.
Tak, dokładnie. Więc kiedy powiem chirurg, to najprawdopodobniej wyobrazimy sobie mężczyznę chirurga, gdyż po prostu no, mamy takie skojarzenia, prawda? Właśnie jest to zawód silnie reprezentowany przez mężczyzn, gdzie no właśnie jest mało kobiet po prostu i dlatego wyobrażamy sobie właśnie raczej mężczyznę. Natomiast no, gdy powiem chirurżka, no to raczej wyobrażamy sobie kobiet, chociaż to też właśnie jest bardzo uzależnione od tego, jakby z jakim językiem, z jakimi formami się bardziej zaprzyjaźniliśmy w takim, no, w naszym życiu po prostu. Także no, język to jest przepotężne narzędzie i ważne jest właśnie, żeby uważać na to, w jaki sposób się mówi. To znaczy, jakby językiem możemy na przykład powielać jakieś szkodliwe stereotypy, ale z drugiej strony możemy zauważać, możemy jakby zauważać te stereotypy, którymi po prostu możemy mieć refleksję na temat własnego języka i zwalczać te stereotypy, włączać więcej osób w język i po prostu no, sprawić, że będą się dzięki temu czuły pewniej, będą się czuły bardziej włączone i po prostu bardzo pozytywnie wpływa to właśnie na osoby dyskryminowane w danych aspektach. Tutaj myślę, że bardzo ciekawy komentarz Barbary Słot-Fińskiej, podejrzewam, że tam zabrakło i. Z tymi formami trzeba się osłuchać, a żeby się osłuchać, to trzeba ich używać. Masz wrażenie, że używamy ich wystarczająco często, że one już są coraz powszechniejsze w języku, czy to dalej jest mniejszość osób, które korzystają z polszczyzny? Wiesz, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jakby ja odnoszę wrażenie, że mamy dosyć dużą... Ja odnoszę wrażenie, że używamy ich dosyć często, natomiast teraz, zwłaszcza w sytuacji pandemicznej, trochę jednak żyjemy w takich swoich bańkach informacyjnych. To znaczy, no generalnie na przykład moja tablica na Facebooku jest pełna feminatywów, nie tylko feminatywów, również formnie nacechowanych płciowo. Także ja odnoszę wrażenie, że jest rzeczywiście ta reprezentacja w języku, natomiast gdybym wyszła z tej swojej bańki, to mogłabym się nieźle zdziwić rzeczywiście, gdyż no po prostu jestem przyzwyczajona do tego, że widzę te feminatywy, ale wydaje mi się, że na pewno nadal niedostatecznie ich używamy, nadal brakuje tych feminatywów chociażby w takich publicznych debatach, chociażby w oficjalnym języku, właśnie w oficjalnych formach. Jest to zresztą, z tego co się orientuję, to jest ustalane przez rozporządzenia Rady Ministrów i jakieś takie oficjalne pisma, jak oficjalnie się zwracać do osób właśnie na jakichś stanowiskach. Więc no w tej kwestii na pewno mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale widzę na pewno pozytywne zmiany, chociażby takie, że od 1 stycznia w Ratuszu Warszawskim można używać właśnie form żeńskich od właśnie takich jak burmistrzyni czy prezydentka i nadal jest to dosyć symboliczne, gdyż właśnie no, w oficjalnych pismach tak by to nie było używane, natomiast widzę bardzo pozytywne zmiany ogólnie w tej kwestii. Dwa lata temu, tak, w 2019 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu również jakby zostały oficjalnie zapisane zasady, że te formy, nie wiem, czy mogę tak określić, feminatywne, tak? Zostały przyjęte oficjalnie przez uniwersytet. A pamiętam też, to był chyba 2012 rok, kiedy Joanna Mucha określiła siebie jako ministrę i to wtedy wywołało ogromną dyskusję tak naprawdę w Polsce. I zastanawiam się, czy według ciebie przeszliśmy już trochę drogę przez te 9 lat do takiego stałego wejścia feminatywów do języka, czy nie? Czy ta ministra się przyjęła, czy to dalej jakoś razi? Ja mogę tutaj... Posłanki mam wrażenie, że to jest słowo, które jest częstsze. Wiadomo, że nie wiem, Krystyna Pawłowicz się oburzała, jak była nazywana posłanką, ale to jest Krystyna Pawłowicz, więc... jest inny przykład, ale forma posłanka się przyjęła, forma ministra mam wrażenie, że nie. Też mam wrażenie, że forma ministra się nie przyjęła, zresztą do tego też się odnosiła Rada Języka Polskiego w obydwu stanowiskach, to znaczy tego z 2012 roku, kiedy to no bezpośrednio to stanowisko jakby było reakcją na właśnie
na to, że ówczesna ministra Joanna Mucha użyła wobec siebie określenia ministra. I również w 2019 roku, przepraszam, zgubiłam wątek, powtórzysz mi pytanie? To znaczy, bo widzę taką różnicę, zastanawiam się, dlaczego takie słowo jak posłanka przyjęło się i jest używane ogólnie, no przez wszystkich tak naprawdę, a takie słowo jak ministra, czy nawet słowo marszałkini, mam wrażenie, że też nie jest tak często używane, a przecież mówimy o jednym budynku przywiejskiej. No. Tak, jeżeli chodzi o te ministrę, to właśnie to chciałam powiedzieć, że Rada Języka Polskiego odnosiła się bezpośrednio do tej formy i chodzi przede wszystkim o to z takiego językoznawczego punktu widzenia, że ten przyrostek A nie jest, nie ma jakby tradycji, w tradycji języka polskiego nie ma zwyczaju używać przyrostka A przy tworzeniu feminatywów. Używa się go, jeżeli tworzymy na przykład rzeczowniki odprzymiotnikowe, czy też przymiotnikowe, nie pamiętam dokładnie jak one się nazywają, no ale chodzi o takie formy jak na przykład przewodniczący, przewodnicząca, albo habilitowany, habilitowana. Natomiast jeżeli chodzi o samą ministrę, to raczej powinniśmy tutaj powiedzieć, w sensie tak zgodnie z zasadami języka polskiego, ministerka. No i to jest tutaj taka pierwsza kwestia, ale wydaje mi się, że jest mniej ważna, bardziej jakby ważniejsze jest znacznie to, jakby jak to ludzie przyjmują, niż czy to jest stricte zgodne z zasadami języka polskiego. I jeżeli chodzi właśnie o te takie społeczne aspekty, no to wydaje mi się, że no jest to przede wszystkim związane z tego, jak to, co zresztą napisała właśnie pani Barbara, jak często użytkujemy dane słowo, jak często go używamy, bo gdy się osłuchamy z jakimś słowem, to automatycznie przestaje dla nas po prostu brzmieć dziwnie, po prostu wchodzi do naszego prywatnego słownika, wchodzi do zasobu słów, które używamy na co dzień i no nie jest już niczym dziwnym, jest czymś naturalnym. Na przykład, nie wiem, kiedyś dziwnie brzmiały takie słowa jak poetka, aktorka, czy nawet studentka, a dzisiaj jakby no nie widzę, żeby ktoś się dziwił, jak słyszy właśnie takie słowa. No tak, ale zaczęłaś od przykładu ze świata medycyny, bym powiedział, bo mówiłaś o chirurżce i chirurgu i jest tak naprawdę argument przeciwników feminizowania języka. Czy nie wystarczy ta forma pani doktor zamiast doktorki czy doktory? Znaczy nie wystarczy zdecydowanie, gdyż jakby dlaczego mamy cały czas posługiwać się takim językiem męskocentrycznym, w którym jakby każde słowo, każdy aspekt odnosimy do tej męskiej formy. I no i właśnie jakby mamy panią doktor, ale doktor jest cały czas cały czas jest maskulatywem i oczywiście, że jest to zgodne z zasadami języka polskiego i jakby oczywiście, że mówiąc pani doktor, wiadomo, że mamy na myśli panią doktor, a nie pana doktora. Natomiast no jest to niewystarczające, no właśnie z takich, chociażby z takich powodów, że jakby mniej, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że może to trochę sugerować, jakby ta pani doktor była takim, nie chcę powiedzieć tego w jakiś krzywdzący sposób, ale takim trochę czymś zaskakującym, że jest pani doktor, wiesz o co mi chodzi, że generalnie mamy reprezentację męską i nagle mamy panią doktor i cały czas mi się to tak konotuje z tą właśnie silną męską reprezentacją po prostu. Także no po prostu no te feminatywy są o tyle ważne, żeby zauważyć te kobiety w różnych zawodach, zwłaszcza w tych, w których są niedoreprezentowane. A biorąc pod uwagę to, że właśnie język kształtuje naszą rzeczywistość, to jest oklepany frazes, ale jak najbardziej prawdziwy, czy według ciebie opór kobiet w stosunku do feminatywów, no bo są kobiety, które po prostu wolą być nazywane panią doktor, a nie doktorką, czy panią lekarz, a nie lekarką. Czy to jest w jakiś sposób antyfeministyczne dla ciebie, czy nie? Jako dla polonistki i feministki w jednym. Wiesz co, to jest dosyć ciekawe pytanie. Nie wiem, jak ci odpowiedzieć na nie wprost, jak mam być szczera, bo z jednej strony jakby potrzebujemy właśnie powinniśmy jak najczęściej używać tych feminatywów, powinniśmy właśnie z nimi wychodzić,
gdzie tylko się da, żeby właśnie rzeczywiście weszły w nasz uzus i żebyśmy jako społeczeństwo przyjęli je jako coś normalnego. Ale z drugiej strony, no tutaj mi się pojawia trochę taka czerwona lampka, że jakby kobiety mogą nie chcieć używać feminatywów, znaczy nie chcieć, mogą nie używać tych feminatywów z różnych powodów, chociażby z takiego, że nie miały nigdy takiego kapitału, czy to ekonomicznego, czy to społecznego, żeby zapoznać się w ogóle z tymi feminatywami, żeby się z nimi osłuchać, jak na przykład, no nie wiem, nie miały na przykład nigdy dostępu do internetu, gdzie mogłyby rzeczywiście jakoś tak znormalizować sobie te feminatywy, bo jakby, no nie ukrywając, dużo teraz się dzieje w internecie, no zwłaszcza teraz, albo mogły po prostu wychowywać się w środowisku, w którym feminatywy były czymś takim totalnie, totalnie z kosmosu. Więc no po prostu mogły nie mieć możliwości osłuchać się z nimi. To po pierwsze. Po drugie, trochę nie jest to związane z twoim pytaniem, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, że generalnie ja mam ostatnio takie refleksje, bo kiedyś bardzo mnie generalnie raziło, jak właśnie ktoś, kto moim zdaniem powinien używać feminatywów, ich nie używał. Ale miałam właśnie taką refleksję, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, jakich form używa dana osoba, prawda? Nigdy nie wiemy, jakby jak o sobie mówi, kim jest, czy używa właśnie maskulatywów, feminatywów, czy też neutratywów. No i po prostu no nie wiemy tego. I jest tutaj w tym, co powiedziałeś, też no jest różnica, jeżeli dana osoba na przykład nie używa tych feminatywów wobec siebie, ale ogólnie używa ich wobec, powiedzmy, jakiejś grupy. A jest różnica, jeżeli na przykład używa ich wobec kogoś, kto chociażby chce, żeby używać wobec niego feminatywów. Na przykład jeżeli ktoś by mnie nazwał filologiem, no to bym miała, no to bym na pewno poprawiła taką zgrzyt. Osobę. No miałabym silny zgrzyt, bo nie jestem żadnym filologiem, tylko jestem filolożką, właściwie za rok będę. No i miałabym taki silny zgrzyt. Także nie wiem, jak jakby bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że no przede wszystkim powinniśmy edukować w tym temacie, powinniśmy właśnie poruszać ten temat jak najszerzej, jak najczęściej. Natomiast czy to jest feministyczne czy antyfeministyczne, to nie wiem. No, zależy na pewno od przypadku. No przede wszystkim chodzi o to, żeby dążyć do zwiększenia tej reprezentacji w języku. Mieliśmy tutaj dwie odpowiedzi od Katarzyny Zaręby-Niedźwieckiej i gdybym mógł prosić tę pierwszą, żebyśmy ją pokazali, to jest bardzo proste moim zdaniem. Nie każda kobieta ma chęć być na froncie feministycznym, niektóre nie chcą po prostu. Tylko i jeszcze druga odpowiedź, może wcale nie kobieta, nie kobiety to zmienia, tylko młode pokolenie, które nie ma problemu na przykład pytać o zaimki osób trans itp. Ile starszych osób znacie, które to robią? W sumie sporo. Odpowiadając na pytanie, znam starszych osób, które to robią, ale właśnie Marcelina, zastanawiam się nad tym, czy to nie jest ostatecznie kwestia wyboru tak naprawdę. Czy to nie jest walka o taką normalizację tych form i zaczepienie ich w polszczyźnie, takie na stałe po prostu. No ale koniec końców tak naprawdę no nie jest konieczne określać się danym sposobem, czy tak naprawdę no nie jest konieczne określanie się według płci, no, więc i z feminatywami jest tak samo. Ja właśnie zastanawiałem się nad tym, bo mamy w tym momencie również, bo to tak naprawdę jest walka o równość przez język i o to, żeby kobiety i mężczyźni, jakby wszystkie osoby, które wykonują dany zawód, były określane tak, jak chcą być określane. Jest też obecnie w tej naszej bańce informacyjnej, też nie oszukujmy się, że tak to wygląda, że to jest w naszej bańce informacyjnej, walka o to, żeby również osoby na przykład niebinarne były określane w taki sposób, w jaki oczekują, że będą określane. Ty byś połączyła te dwa fronty na tej językowej wojnie, czy to są dwa zupełnie osobne tematy, jeżeli chodzi o feminatywy i o język używany w stosunku do osób niebinarnych na przykład? Jak najbardziej bym połączyła, to jest jak najbardziej wspólna walka, bo to jest
No to jest też trochę walka tak naprawdę dwóch dyskryminowanych językowo grup, które po prostu chcą być widoczne w tym języku i które chcą mieć swoją reprezentację w tym języku. I jest to wspólna walka po prostu od odejścia od takiego męskocentrycznego, takich męskocentrycznych form stosowanych do absolutnie wszystkich, więc jest to ta sama walka. W ogóle bardzo się cieszę, że to pytanie padło właśnie po pytaniu o to, czy wybór, czy solidarność, bo jakby no to się właśnie świetnie łączy, gdyż też uważam, że to jest jak najbardziej wybór, że jak najbardziej każdy ma prawo wybrać, jakich form będzie używał. Natomiast no właśnie, żeby mieć wybór, jakby trzeba coś poznać. Może to jest banalne bardzo, co mówię, ale no rzeczywiście trzeba coś poznać, trzeba się z czymś osłuchać. Znaczy oczywiście Bo nie... Może też... Przepraszam, że ci przerwę tutaj, ale może też dlatego niektóre osoby nie życzą sobie właśnie określania... Przepraszam za przedłużanie końcówek. Postaram się, żeby uszy nie bolały. Może te osoby nie życzą sobie takiego określania, bo po prostu nie osłuchały się swoimi natywami. I dlatego to gryzie. Dokładnie. Tak, więc właśnie, żeby nie, żeby... Właśnie, żeby coś odrzucić albo żeby coś włączyć do swojego języka, trzeba to najpierw poznać. Znaczy oczywiście jakby jestem jak najbardziej za tym, żeby każdy mógł się określać jak chce. Natomiast właśnie no tutaj brakuje tych feminatywów po prostu w języku i no i brakuje takiej reprezentacji. Okej. Okay. Chciałem cię jeszcze zapytać, też tu przede wszystkim ze względu na twoje studia i właśnie takie zainteresowania codzienne, jakie są największe wyzwania, jakie polszczyzna stawia przed tą walką o feminatywy? Bo tutaj też jest trochę tak, że niektóre formy mogą się nie przyjąć tylko i wyłącznie dlatego, że te zbitki, które tworzą się przy tworzeniu feminatywów, są po prostu zbyt trudne do wymówienia. No ja na przykład... Mam bardzo duży problem ze słowem architektka, bo po prostu przy szybszym, swobodnym mówieniu ja tego nie wymówię, po prostu tego nie wymówię, zatnę się na tym słowie. Więc nie jest też tak, że one niekiedy nie wchodzą tylko i wyłącznie dlatego, że są niewymawialne, że tak powiem. To jeżeli chodzi o same feminatywy, to wydaje mi się, że poza właśnie tym, o czym wspomniałeś, czyli tą formą architektka, wydaje mi się, że nie ma jakichś takich większych problemów z tworzeniem właśnie feminatywów, bo stosuje się do tego po prostu końcówki właśnie k i ni. I no jakby tutaj polszczyzna nie stawia większych problemów właśnie oprócz tego, że niektóre zbitki można, jakby ciężko jest wymówić. Natomiast problem pojawia się w gramatyce języka polskiego, która też jest bardzo silnie, bardzo męskocentryczna. Gdy na przykład mamy grupę 50 osób, w której jest 49 dziewczyn i jeden chłopak, to jakby całą gramatykę będzie miała tak, się tak, tak, tak. To jest potwornie. To jest coś, co się często pojawia u nas w grupie Ponton, nie? Bo tak, nas tak, jest tam trzech facetów, z tego co dobrze pamiętam, na całą grupę. I my zgodnie powiedzieliśmy wprost, że nie mamy żadnego problemu z tym, żeby w liczbie mnogiej być określanymi w formie, no właśnie, Marcelina, nie męskoosobowej, a nie żeńskiej, tak? W liczbie mnogiej. Nie wiem, czy Marcelina nam zniknęła. Przepraszam was. Dobrze, zaproponuję Państwu teraz chyba... A nie, przepraszam, mamy Marcelinę z powrotem. Wróciliśmy. Zaproponujemy Wam teraz może 2 minutki przerwy. Ogarniemy wszystko technicznie i za moment wracamy. Reset Obywatelski.
Reset Obywatelski. Wracamy do rozmowy o feminatywach z Marceliną Cywińską. Ja nazywam się Jakub Banan-Banasik. Chwilę nas nie było. Przed przerwą, przed naszą ramówką, rozmawialiśmy o tym, jakie problemy stwarza polszczyzna feminatywom. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Mam wrażenie, że zdecydowanie łatwiej używać feminatywów, czy również tych form inkluzywnych dla osób niebinarnych, dla przykładu, w piśmie niż w mowie. Bo łatwiej jest napisać coś, czy z podkreślnikiem, czy ze slashem, niż mówić w wielu formach. To jest po prostu nieekonomiczne językowo, bym powiedział. Zdecydowanie tak. Mamy mnóstwo sposobów, żeby właśnie podkreślać wszystkie płci w piśmie. Między innymi właśnie podłoga czy slash, o których wspomniałeś. Możemy też pomijać samogłoski, które właśnie zawierają te informacje o płci. Jak na przykład, jakiś przykład? Bo na przykład jak mamy słowo chciałabyś, to pomijasz samogłoskę, albo w ogóle ją pomijasz, albo zastępujesz ją na przykład x-em. No i to bardzo mi dziwnie słońce świeci, przepraszam za to. No i to generalnie bardzo dobrze wypada właśnie w piśmie i że bardzo dobrze wypada, no po prostu jest użyteczny w piśmie, natomiast nie wyobrażam sobie, jakbym miała wymówić na przykład chciał x byś, jest no po prostu praktycznie się nie da, podobnie z innymi sposobami, także rzeczywiście w piśmie jest zdecydowanie łatwiej jakoś pominąć tę płeć w gramatyce. Natomiast jeżeli chodzi o język, no to są też na to jakieś sposoby, które proponują tacy aktywiści, takie aktywistki, czy takie osoby aktywistyczne, jak na przykład inkluzywna mowa, jak na przykład słownik neutratywów, czy jak na przykład słownik empatyczny. Są to na przykład takie sposoby, jak zwracanie się do jakiejś nieznanej nam, jakiejś grupy osób nieznanej nam płci per osoby. I to jest fajne, po pierwsze, że no każdy z nas jest osobą, więc jest to bardzo włączające. A po drugie, jakby osoby ma rodzaj żeński, więc automatycznie każe nam w dalszym zdaniu używać tej formy żeńskiej, co jest taką miłą odmianą, jak cały czas słyszymy rzeczywiście te formy męskie. Ja na przykład lubię ten sposób, ale no to jakby jest bardzo, bardzo indywidualne i dotyczy właśnie no takich sytuacji, zwłaszcza jak nie wiemy, jakiej płci są dane osoby i mamy grupę jakby wymieszaną. Jest też jeszcze na przykład taki sposób, znaczy no właściwie dwa sposoby. Po pierwsze, no to mówienie i jakby i do pani, do panów i do właśnie innych osób, zwracanie się jakby po kolei, na przykład byliście, byłyście, byłoście i tak dalej. Jakby no wymienianie po kolei, jakby zwracanie się do każdej grupy bezpośrednio. Albo jest też taki sposób, na przykład taki bunt językowy, bym powiedziała, to znaczy zwracanie się tylko formami żeńskimi. Jest na pewno bardzo satysfakcjonujące, natomiast właśnie nie sprawdza się w sytuacji, znaczy nie sprawdza się, no jest krzywdzące, może być krzywdzące w sytuacji, w której na przykład mamy osobę, która jakby przy urodzeniu została jej przypisana, na przykład została jej przypisana płeć żeńska, natomiast jest mężczyzną i w sytuacji, w której właśnie zwracamy się w taki sposób do grupy, w której jest taka osoba, no możemy ją po prostu zmisgenderować i może to zostać właśnie bardzo źle odebrane i krzywdzące. No tak, tylko że to też osoby aktywistyczne na przykład może być używane, bo taki przykład podałaś. Z tym, że wracając do medycyny, co osoby chirurgiczne? Dokładnie tak. Nie wiem, czy mi to brzmi, prawdę mówiąc. W sensie nie wiem, czy nie potrzeba jakiejś jeszcze nowszej formy, bo osoby chirurgiczne, czy to na pewno określa dokładnie ludzi, o których mówimy w danym przypadku? Posługując się tym przykładem. No jakby określa, gdyż zwracasz się do osób, a jakby każdy z nas jest osobą. Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie jakby?
Trochę jest, trochę nie jest. Musiałbym się chyba do tego przyzwyczaić. Tutaj znowu wracamy do tego, że w tym wszystkim trzeba się osłuchać. A żeby się osłuchać, trzeba tego używać. Gonia Francuz nas pyta, byłoście, to do kogo się mówi? Marcelino. Byłoście jest to generalnie forma, no to się nazywa w języku polskim rodzaj nijaki, ale dosyć, no nie za bardzo lubię to określenie. Jest to jeden z zaimków nienacechowanych płciowo, takich dosyć neutralnych. I no, można się tak zwracać do osoby, która używa po prostu takich zaimków, czyli używa zaimków na przykład ono jejo albo ono jego. I tak, no tutaj się pojawia też taka kwestia właśnie, no właściwie to będzie takie dobre podsumowanie tego segmentu naszej rozmowy, że po prostu warto pytać osoby, znaczy warto pytać każdą osobę, jak najlepiej się czuje, z jakimi zaimkami najlepiej się czuje, z jaką formą najlepiej się czuje. Jakby no wracamy do tej kwestii wyboru, tak, że to my określamy to, jak chcemy być nazywani i to, jakich zaimków, czy jakich feminatywów, neutratywów, maskulatywów chcemy, żeby wobec nas używać. No i właśnie to jest kwestia tego wyboru i kwestia po prostu szacunku do drugiej osoby. Czyli koniec końców, obecnie sędzia, bo pewnie tak by chciała być nazywana, Krystyna Pawłowicz, miała pełne prawo do tego, żeby poprosić wszystkich, żeby nie nazywać jej posłanką. W moim odczuciu jak najbardziej tak. Czyli można powiedzieć, że agresją wobec, czy wyrazem braku szacunku wobec Krystyny Pawłowicz było mówienie posłanka Pawłowicz, a nie poseł Pawłowicz. Odrzucając wszystko, co... Odrzucając wszystko, to, no to wydaje mi się, że tak, bo to przede wszystkim my określamy to, jak chcemy być nazywani, nazywane. No więc w moim odczuciu, no tak. No i ja bym na pewno, gdyby ktoś właśnie zwrócił mi uwagę, że nie chce używać, właśnie, żeby wobec niego używać jakiejś formy, no to właśnie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałabym używać wobec niego takiej formy po prostu na złość. Ale no tu jest też ta kwestia, do której znowu wracamy, że po prostu trzeba się ze wszystkim osłuchać, że jakby wszystko, co nieznane, może nie wszystko, ale wiele nieznanych nam rzeczy może brzmieć śmiesznie na początku i dziwnie, i może być trudne, nienaturalne, bo po prostu nie ma tego w naszym prywatnym słowniku, w naszej mowie w ogóle jest dosyć obce, ale z czasem po prostu się do tego przyzwyczajamy. Ja na przykład, no właśnie, to już zresztą chyba mówiłam, że kiedyś, że na początku studiów jeszcze mówiłam, że właśnie za 3 lata będę panią filolog, a już rok później nie wyobrażałam sobie, żebym miała tak o sobie powiedzieć, no bo po prostu będę panią będę filolożką. Więc po prostu trzeba się ze wszystkim... Ale masz wrażenie, że to też wynika z jakiegoś, powiedziałbym, rozwoju światopoglądowego ciebie, czy z tego, że po prostu... sama się przyzwyczaiłaś do feminatywów. W sensie ma to jakąś podbudowę, nie wiem, może zbyt dziwnie to zabrzmi, ale ideologiczną, czy jest to po prostu kwestia tego, że osłuchałaś się z tą formą, zaczęła ci się podobać i uznałaś, że tak chcesz być określana? Bardziej się z tym osłuchałam. Nie jest to jakby związane z jakimiś właśnie moimi poglądami. Jeśli już, no to być może po prostu... po prostu zaczęłam słuchać, oglądać, czytać trochę innych rzeczy, w których takie formy były używane. Tak bym to określiła i przez to też osłuchałam się z tym po prostu. Więc no, to był taki rozwój na tej zasadzie. Mhm. Tutaj mieliśmy komentarz od kanału Ciekawość. Na szczęście język polski jest językiem żywym, w przeciwieństwie do łaciny i greki. Stale się zmienia, więc tak naprawdę czas zdecyduje, co zostanie, a co zniknie, tak jak zniknęła staropolszczyzna. Jeżeli chodzi o feminatywy, to przed I wojną światową na pewno, ale również w okresie międzywojennym, w polszczyźnie te feminatywy właśnie przez ruch emancypacyjny i przez to, że kobiety się aktywizowały zawodowo, one wchodziły do języka. To zostało, to zniknęło tak naprawdę już po II wojnie światowej, prawda? Nawet druga żona Józefa Piłsudskiego, już teraz przepraszam, ale nie pamiętam jej imienia, wyleciało mi ono z głowy w tym momencie,
Ona również feminatywów w tym, co sama pisała, używała. Tak, jak najbardziej tak. Ogólnie historia feminatywów była dosyć płynna, gdyż tak jak wspomniałeś właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy były ruchy emancypacyjne i kobiety poszły do pracy, zaczęły pracować w takich zawodach, w których do tej pory nie pracowały, była potrzeba nazywania ich po prostu w jakiś sposób, potrzeba rzeczywiście, żeby te feminatywy powstały. Natomiast później właśnie w PRL-u właściwie zaczęły znikać, przez to, że z kolei język nie nadążał za rzeczywistością, bo kobiety zaczęły pracować w tak wielu miejscach, przynajmniej to jest jedna z interpretacji, z tego co wiem, jakby nie jest ona potwierdzona Jedyną? do końca, nie jest jedyną, tak, ale no najprawdopodobniej przez to, że po prostu ten język nie nadążał za rzeczywistością i stwierdzono właśnie, znaczy nie stwierdzono, bo nikt jakby nigdy nie stwierdza, jak od teraz będziemy mówić, ale po prostu łatwiejszym stało się używanie tylko tej formy męskiej w odniesieniu do wszystkich płci. I tutaj zaszła taka zmiana, ale te feminatywy się zmieniały bardzo szybko. Tak naprawdę w dwudziestoleciu międzywojennym używano ich, z tego co wiem, częściej niż, znaczy z tego co wiem, na pewno ich używano często, ale jakby ciężko mi jest tak porównać jakby w kontekście do... Ilościowo. Tak, tak, dokładnie, ale wtedy były rzeczywiście na topie. Co ciekawe, feminatywy były już w XVI wieku, w słowniku języka polskiego XVI wieku. Mamy takie feminatywy jak na przykład księżna czy mistrzyni, z tego co pamiętam. Mamy też różne feminatywy, które już na przykład dzisiaj nie są używane. I nie jest, oczywiście nie jest tych form na tyle dużo, żebyśmy mogli powiedzieć, że po prostu feminatywy rzeczywiście miały wtedy jakąś silną reprezentację, natomiast istniały już wtedy, także na przykład argumenty typu, że feminatywy to nowomowa i tak dalej, to są dosyć... No nie bronią się, po prostu się nie tak, bronią. No. Nie bronią. To może chirurgini zamiast chirurżki, jeżeli mistrzyni. Chociaż nie, bo tutaj jest inny... Okej. Okay. Raczej to jest zły przykład. A właśnie przybliżysz nam, jak obecnie do feminatywów podchodzi Rada Języka Polskiego, ten organ, który powinien być dla nas najważniejszy. Bo już trochę o tym mówiliśmy, ale no mam wrażenie, że to jest ciało, którego powinniśmy przede wszystkim słuchać. No. Tak. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, gdyż no właśnie tak jak już zresztą rozmawialiśmy o tym, to nie jest tak, że Rada Języka Polskiego na przykład powie, że właśnie od dzisiaj mamy mówić w taki sposób i mamy się słuchać Rady Języka Polskiego, bo mówi nam, że tak mamy mówić. Tylko to jest tak, że najpierw jakieś słowo, jakieś wyrażenie, czy nawet jakaś forma gramatyczna zaczyna być używana, wchodzi w uzus, czyli właśnie zaczyna tej formy używać większość, czy jakaś część społeczeństwa znaczna i dopiero później dane słowo czy fraza wchodzi do tego słownika. I jest nawet nie zatwierdzana, ale powiedzmy zopiniowana przez Radę Języka Polskiego. Rada Języka Polskiego może wydać stanowisko w jakiejś sprawie, powiedzieć, czy jest to, czy właśnie powiedzmy dany feminatyw jest zgodny z zasadami języka polskiego, ale jakby nie może niczego nam narzucić, bo język żyje swoim życiem, jest bardzo płynny. Jeżeli chodzi o właśnie stanowisko Rady Języka Polskiego do feminatywów, to w takim ostatnim czasie no, mieliśmy właśnie te dwa stanowiska, właśnie jedno z 2012 roku, drugie z 2019 roku i na przykładzie tych dwóch stanowisk, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że widać taką zmianę społeczną, jaka zaszła w kontekście feminatywów, bo w 2012 roku, podkreślam, to jest cały czas moje odczucie, ale właśnie w tym oświadczeniu jest taka wzmianka, że te formy są generalnie dopuszczalne językowo, że jakby są zgodne z zasadami języka polskiego. Natomiast w 2019 roku jest, to bardziej ma taki wydźwięk, nawet jest tam tak bezpośrednio zapisane, że potrzebujemy tej reprezentacji żeńskich form od nas zawodów, możliwie jak najwięcej, a najlepiej wszystkich. Więc tutaj z tego co pamiętam, w 2019, to o czym mówisz w tym momencie, tam było nawet napisane, że przeciwnicy feminatywów, w sensie, że ich argumenty się no nie bronią, po prostu się nie bronią tak, logicznie i językowo. Tak, tak.
No. A może po prostu potrzebujemy zmiany pokoleniowej, żeby te feminatywy na stałe osiadły w polszczyźnie. Może chodzi też o to, że właśnie w PRL-u, w którym one zostały wyrwane z języka, jakby to pokolenie musi zostać zastąpione przez pokolenie, które z feminatywami osłuchuje się od małego, czy od małej, czy od małych, nie wiem, od dziecka. Wiesz co, i tak, i nie, bo no właśnie tak jak rozmawialiśmy o tej historii, no to sytuacja feminatywów zmieniała się mimo wszystko dosyć szybko. A mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach ten język zmienia się jeszcze szybciej, przez to, że no chociażby przez tę rewolucję cyfrową, czy w ogóle przez taki dostęp do internetu, w tej chwili to w ogóle siedzimy cały czas w domach i cały czas praktycznie przynajmniej jakaś większa część z nas ma większą część swojego życia, powiedzmy, w internecie. Tam się teraz odbywa większość rzeczy, no i też przez to mam wrażenie, ten język zmienia się jeszcze szybciej. Także z jednej strony wydaje mi się, że taka zmiana może, że właśnie z jednej strony potrzebujemy zmiany tego pokolenia właśnie, no właśnie tak jak powiedziałeś, potrzebujemy pokolenia, które jakby od dziecka osłucha się z tymi nazwami i po prostu te nazwy będą dla takiego pokolenia czymś zupełnie neutralne. Neutralne, zupełnie czymś normalnym, będą zupełnie czymś normalnym i po prostu i tak. A z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że ten język zmienia się jeszcze szybciej niż kiedyś po prostu, a zawsze zmieniał się dosyć szybko. Więc i tak, i nie, ale też to, co chciałam powiedzieć, że generalnie też nie ma czegoś takiego jakby zmiana, to jest takie bardzo pojęcie względne w tym kontekście, gdyż nie będziemy mieć nigdy takiego momentu na przykład, że zrobimy ankietę, jaki procent, znaczy możemy zrobić taką ankietę, ale jakby wiesz, o co mi chodzi, że nie będzie takiego momentu, w którym będziemy mogli stwierdzić, że ura, teraz zmienił się nasz język, tylko jakby on się cały czas zmienia, więc ten moment tak naprawdę dzieje się cały czas. A może on się dzieje w naszej bańce? Po prostu. Może się dzieje w naszej bańce, oczywiście. Ale nie no, tak czy siak widzę bardzo pozytywne zmiany nawet poza swoją bańką. Właśnie na przykład ta sytuacja z ratusza, o której rozmawialiśmy. Coś tam się zmienia. A propos baniek, powiesz nam, jak wygląda sytuacja na Wydziale Polonistyki, na UW? Bo też zastanawiam się, jak w takim środowisku te feminatywy są postrzegane. Czy na przykład profesorki, czy profesory, powiedz mi, która forma jest poprawna? Bardziej zgodne z językiem jest forma profesorki, natomiast ja na przykład jestem, dla mnie lepiej brzmi profesora, ale no tak zgodnie z językiem to raczej profesorka powinno być. To w takim razie, czy profesorki, profesory łamane na panie profesor, jeżeli takiej formy sobie życzą, używają feminatywów, czy nie? Bardzo różnie. Generalnie mam wrażenie, że raczej młodsze prowadzące, właśnie raczej doktorki czy magistrantki używają rzeczywiście tych feminatywów i nawet proszę właśnie, żeby mówić do nich per doktorki. Natomiast właśnie starsze pokolenie na polonistyce raczej jest przyzwyczajone do innych nazw i no po prostu no to wynika i z takiego osłuchania się z takimi nazwami i też z wyboru, bo jednak osoby z polonistyki raczej są jednak osłuchane z tym językiem, z różnymi formami, zwłaszcza z tego działu językoznawstwa. Więc no, wydaje mi się, że to jest kwestia wyboru i też przyzwyczajenia, ale no właśnie wśród takich młodszych prowadzących może nie zdecydowanie, ale generalnie jest dużo osób, które rzeczywiście używa tych feminatywów i one no, tam istnieją jakoś w tym środowisku. Jeżeli chodzi o sytuację w samej grupie studentek, to wydaje mi się, mało znam tak naprawdę studentek na polonistyce, które by tych feminatywów nie używały. Naprawdę. A nie masz może wrażenia, że... Znaczy, widzisz, nie chcę ci narzucać odpowiedzi tak naprawdę pytaniem, a niestety to będę musiał zrobić, bo mam wrażenie, że kwestia feminatywów, czy ogólnie kwestia języka również w odniesieniu do osób niebinarnych, o czym też dzisiaj mówiliśmy, to
To jest coś, co jest bardzo mocno sklejane po prostu z lewicą w Polsce. I że to nie jest kwestia językowa, tylko to jest kwestia polityczna. Tu się nawet pojawiały jakieś komentarze w trakcie naszej rozmowy utrzymane w tym tonie, ale właśnie jak oderwać język od polityki? Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na przekazy partii politycznych, to to jest prawda, że zdecydowanie częściej temat tej równości językowej pojawia się wśród polityczek i polityków jednak no, bardziej lewicowych, czy po prostu lewicowych. Czy można się jakoś bronić przed tymi argumentami upolityczniania dyskusji o języku? Bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że język zawsze jednak, no język zawsze jest w jakimś kontekście, więc ciężko byłoby go oderwać rzeczywiście od tej polityki. Natomiast jak odejść? Moim zdaniem przede wszystkim, w sensie, jeżeli pytasz o to, co na przykład my mogłybyśmy zrobić, żeby oderwać ten język od polityki, to przede wszystkim wprowadzać go w codzienną mowę, w takich kontekstach właśnie nie tylko politycznych, ale po prostu w takich codziennych, w rozmowach z naszymi znajomymi, jakoś tak rozszerzać to, wiesz o co mi chodzi, rozszerzać po prostu tę świadomość, bo gdy właśnie nasi znajomi, nasze znajome, nasze osoby znajome słuchają z danymi formami, to na przykład zaczną ich też używać w swoim języku i rozprzestrzenią po prostu te feminatywy dalej, więc no, wydaje mi się, że to jest takie rozwiązanie dla nas, powiedzmy. Natomiast nie wiem, w jaki sposób można by oderwać język, kwestię językową od polityki, gdyż jest to już dosyć mocno zakorzenione. No i no, ten język jednak żyje w jakimś kontekście, tak? Jednak tak. Nie wiem. Wszystko jest polityczne. To jest niestety zakończenie każdej rozmowy na taki temat. Ale dla przykładu Czechom się udało koniec końców, bo z tego co czytałem, tam również na początku ta walka o feminatywy była trudna, a w tym momencie to jest całkowicie neutralne, całkowicie normalne, że tworzy się zarówno formę męską, jak i żeńską. No tak, tutaj nam napisała właśnie pani Barbara Słotwińska, że nie da się aktualnie oderwać języka od polityki. Jeżeli używam feminatywów, od razu jestem postrzegana jako osoba z tej lewej strony. To jest akurat bardzo smutne tak naprawdę, bo mam wrażenie, że język akurat nie powinien być czymś, co jest polityczne. Zresztą to chyba taka ogólna uwaga na temat Polski. Mam wrażenie, że w tym momencie my aż na siłę próbujemy wszystko podprowadzić pod politykę, bo dla przykładu kwestie osób LGBTQ+, w krajach zachodnich to już kompletnie nie jest coś, co jest konserwatywne lub liberalne, prawicowe czy lewicowe, no bo w partiach konserwatywnych na Zachodzie, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych są ludzie LGBT po prostu i nikt tego nie postrzega jako coś, co jest lewicowe. A mam wrażenie, że przykład języka jest tutaj, nie wiem, no może być jeszcze mniej polityczny tak naprawdę. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Jak najbardziej się zgodzę. No zwłaszcza w naszym kraju właśnie wszystko jest bardzo upolitycznione, a tak naprawdę no, takie kwestie, no, o których wspomniałeś właśnie, kwestie orientacji seksualnej, czy kwestie płci, nigdy nie powinny być polityczne, ale no ale niestety są, no i właśnie niestety w języku też to bardzo widać. W ogóle też zresztą tak jak właśnie tutaj wspomniał ktoś w komentarzu, że za każdym razem jak używa feminatywów, to właśnie wszyscy konotują tę osobę z tą lewą stroną, no to ja mam dokładnie takie same odczucia i kiedyś, jak jeszcze nie byłam aż tak osłuchana, aż tak też pewna w tym, jak o sobie mówię, jakich form używam, to rzeczywiście w takich kontaktach z ludźmi, których poglądów, że tak powiem, nie znałam i którzy mnie nie znali, unikałam tych form, natomiast no teraz już po prostu to weszło do mojego języka, więc ciężko by mi nawet było ich unikać w rozmowie, ale właśnie też mi się zdarzało, że
w jakiś sposób, no że od razu byłam jakby oceniana przez język, jakim się posługuję poglądowo. No tak. Chciałbym cię jeszcze na sam koniec naszej rozmowy, bo za chwilę niestety musimy kończyć, zapytać o waszą inicjatywę Wkurwione Polonistki, która powstała, popraw mnie jeśli się mylę, ale przy okazji początku strajków na ulicach po orzeczeniu TK Julii Przyłębskiej. Powiesz nam coś o tej inicjatywie? Tak, to właściwie była taka dosyć spontaniczna inicjatywa, bo była związana stricte ze strajkiem, z tym strajkiem kobiet w środę, jeśli się nie mylę, gdy właśnie wszystkie kobiety, znaczy wszystkie kobiety strajkujące nie szły do pracy i wszystkie studentki też nie szły na studia. I właśnie była taka sytuacja, że chciałyśmy iść na jakiś strajk, ale nie było jeszcze strajku organizowanego w Warszawie. Wtedy ja też pisałam list generalnie do władz naszego wydziału z informacją, że nie będzie nas tego dnia na zajęciach i że właśnie bierzemy udział w strajku. I stworzyłam po prostu grupę na Facebooku z właśnie osobami strajkującymi. I potem na tej grupie wywiązała się jakaś taka rozmowa, że skoro jeszcze nie ma wydarzenia strajku w Warszawie, to w takim razie zróbmy własny. No i właśnie, właściwie tak powstały Wkurwione Polonistki, że po prostu nie chciałyśmy być podpisane naszym imieniem i nazwiskiem pod organizacją strajku. I założyłyśmy ten kolektyw, tę inicjatywę, jakkolwiek zwał, właśnie no, tylko z tego powodu tak naprawdę. Zorganizowałyśmy właśnie strajk w środę, jeszcze przed tym większym strajkiem całej Warszawy, na który przyszło, nie wiem dokładnie ile osób, ale w wydarzeniu brały udział chyba 2000 osób, więc naprawdę byłam w szoku, że w ogóle tyle osób nagle się zainteresowało tym wydarzeniem, ale prawdopodobnie no, z takiego powodu, że nie było tego wydarzenia w Warszawie wtedy jeszcze. Zostało założone jakoś tak dosłownie na ostatnią chwilę, z tego co pamiętam. No i tak to się zaczęło tak naprawdę. I Wkurwione Polonistki z początku właśnie były taką, no, taką bardziej luźną grupą osób strajkujących z polonistyki, to znaczy mieliśmy taką konwersację, miałyśmy w ponad, no tam było ponad 100 osób, coś takiego na początku, potem wiadomo już więcej osób podchodziło, ale na początku było tyle, no i po prostu była trochę taka grupa wsparcia, jak ktoś właśnie był gdzieś na strajk, to się pytało, czy na pewno dotarł do domu, ktoś proponował podwiezienie samochodem gdzieś z jakiegoś niebezpiecznego miejsca, ktoś proponował przechowanie i tak dalej, więc to była taka grupa wsparcia przede wszystkim. A potem stwierdziłyśmy, że skoro właśnie zebrałyśmy już taki kapitał społeczny, że tak powiem, wokół tych Wkurwionych Polonistek, to spróbujemy z tym coś zrobić dalej, bo w sumie szkoda po prostu marnować i tracić tej siły, tak, dokładnie. I zaczęłyśmy właśnie jakoś tak no, tworzyć różne posty, jakoś to też było takie bardzo dobre dla nas, bo miałyśmy gdzie zapisać nasze myśli i nasze odczucia co do strajków. Potem też wzięłyśmy udział jako Wkurwione Polonistki w strajku, zresztą współorganizowałyśmy ogólnopolski strajk edukacyjny w związku z powołaniem Czarnka na ministra. No tak. I tak to właściwie się zaczęło i trwa do dzisiaj. No, można powiedzieć, że... Osoby, tak? Przepraszam, że ci przerwałem. Można powiedzieć, że nazwa tego kolektywu to jest ten nurt takiego językowego wyrażania tych wszystkich emocji, które narosły po tym, co się stało w związku z wyrokiem TK Przyłębskiej. I zastanawiam się, co ty osobiście byś odpowiedziała wszystkim tym, którzy tak bardzo czepiali się czy haseł wykrzykiwanych na strajku kobiet, czy haseł, które pojawiały się na transparentach, które jasne, nie były ocenzurowane. I powiedział mu, że było 18+, ale jednak były takim szczerym wyrazem tego, co było w protestujących. Co bym powiedziała takim osobom? Przede wszystkim powiedziała, że to jest przykre, że oburzamy się, gdy kobiety zaczynają używać wulgaryzmów, bo nie tak naprawdę tak społecznie nie burzy nas, gdy robią to mężczyźni, bardziej się oburzamy, kiedy robią to kobiety. I tutaj był właśnie to była taka pierwsza kwestia wulgaryzmów na strajku, że
że właśnie jak to kobiety używają takich słów. A po drugie, właśnie nazwa wkurwione polonistki, no zresztą miała być takim buntem przeciwko tym wszystkim słowom. Bo kto ma walczyć językiem, jeżeli nie polonistki, prawda? Właśnie, bo kto ma walczyć językiem, po pierwsze, a po drugie właśnie, jako że jesteśmy polonistkami, no to wiemy, że jakby, że każde słowo w języku jest do czegoś potrzebne, że również wulgaryzmy mają swoje miejsce w języku i jakby można używać tych wulgaryzmów, można kiedy się chce oczywiście, ale że to jest taki moment, w którym rzeczywiście nie da się wyrazić uczuć w inny sposób. Znaczy, oczywiście każdy może jak chce, ale generalnie, że no, że trudno jest wyrazić po prostu swoje uczucia w tej sytuacji w inny sposób niż takimi słowami, więc no ta nazwa tak bezpośrednio była odpowiedzią na takie oskarżenia. No właśnie, no bo po coś sobie wydzieliliśmy te kilkanaście słów z języka i są sytuacje, w których koniec końców trzeba ich użyć. Dokładnie. A dlatego, że je wyrzuciliśmy poza tę grupę używanych słów używanych na co dzień, no to mają siłę dzięki temu. Słuchaj, Marcelina, dziękuję Ci pięknie za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nasze słuchaczki, nasi słuchacze bawili się z nami świetnie i się czegoś dziś dowiedzieli. Widziałem, że bardzo aktywnie, bardzo dużo się działo w komentarzach, więc wszystkim oglądającym ja bym chciał od siebie polecić, żebyśmy myśleli o feminatywach, używali feminatywów i przede wszystkim od siebie dodam, że jeżeli w grupie jest 30 kobiet i 3 facetów, to nie ma tak naprawdę logicznego powodu, dla którego ta grupa miałaby być określana formą męskoosobową. No nie ma logicznego powodu. Więc ja Ci dziękuję bardzo, Marcelina, dziękuję bardzo za dzisiaj wszystkim oglądającym, wszystkim osobom słuchającym. W Sekspresie z Pontonem. Do zobaczenia za tydzień o godzinie 17. Życzę miłego wieczoru i pa, pa. Reset Obywatelski.